Dzień dobry Państwu, Magdalena Chapka, zapraszam na informacje Notes. Siódmy Dzień Jedności Kaszubów odbył się w Brusach. Tym razem rekord w jednoczesnej grze na akordeonie nie został pobity. Do bicia rekordu przystąpiło 242 akordeonistów, którymi dyrygował Paweł Nowak. W przyszłym roku prawdopodobnie Dzień Jedności Kaszubów odbędzie się w Główczycach. Święto Kaszubów odbyło się w niedzielę w Brusach. Wszyscy ci, którzy zechcieli tu przyjechać, nie mogli narzekać na nudę. Występy zespołów folklorystycznych, wystawy prac ludowych artystów, a także liczne stoiska z produktami i wyrobami stanowiły dodatkową atrakcję. Tradycyjnym elementem Dnia Jedności Kaszubów jest gra w kaszubską baśkę, a finałem całej imprezy jest próba ustanowienia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie. Do ostatnich minut trwały zapisy, jednak mimo wszelkich starań nie udało się pobić rekordu, który padł w Kartuzach w 2010 roku. Wówczas jednocześnie zagrało 268 akordeonistów. W Brusach na jednoczesną grę zdecydowało się 242 miłośników tego instrumentu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa akordeonów Pawła Nowaka, który od kilkunastu lat je zbiera i konserwuje. Moja pasja zaczęła się w 1999 roku, kiedy otrzymałem pierwszy akordeon od mojego wujka. To był akordeon, który się nazywał Tatry. Instrument niemiecki, ale o polskiej nazwie. Dopiero kilka lat temu udało mi się zgromadzić większość instrumentów niemieckich o polskich nazwach, czyli Syrena, Grunwald, no i właśnie Tatry, czy chociażby Wistula. No ale wszystko się zaczęło od tego akordeonu Tatry. No, pierwsza moja wystawa chyba była rok później, w roku 2000, i tam pojawiło się około 15 instrumentów. To była malutka wystawa, ale już wtedy ludzie widzieli moją pasję i dosyć dużo instrumentów otrzymywałem w prezencie. Gdzieś tam udawało mi się zakieszonkowo kupować instrumenty, które gdzieś tam komuś zalegały na strychu czy w piwnicach. No i w ten sposób dorobiłem się kolekcji liczącej około 300 sztuk. W moim zbiorze najstarszy instrument pochodzi z początku XIX wieku, czyli instrument ponad 200-letni. Natomiast tutaj w tym zbiorze, który można w Brusach dzisiaj oglądać, to są instrumenty gdzieś tam z połowy wieku XIX. Paweł Nowak od samego początku bierze udział w tej imprezie. Jest osobą, która czuwa nad częścią muzyczną bicia rekordu w jednoczesnej grze na akordeonie. Jest dyrygentem i dużo musi się napocić, by wszystkich przygotować do występu. Ta praca jest niezwykle trudna. Każdego roku bardzo się boję, jak to będzie, czy akordeoniści podołają, czy nie. A ten rok jest wyjątkowo trudny, dlatego że opracowałem bardzo trudne utwory, więc bądźmy dobrej myśli. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze uda. Akordeonistów ciągle przybywa, jest ich coraz więcej. Każda próba to jest w zasadzie powtarzanie wszystkiego od nowa, no bo osoby, które dojechały dopiero, muszą się jeszcze materiału nauczyć, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Pierwsza impreza była w Tuchomiu, potem były Kramarzyny, czyli małe w sumie miejscowości w okolicach Bytowa, między Bytowem a Miastkiem, tam to się wszystko zaczęło. A potem coraz większe miejscowości i impreza naprawdę potężna.
Staw 3. Thank you.
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy się po raz kolejny spotkać. Ale ja z całego serca wszystkim aktywistom bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle wspaniale się z wami współpracowało. Może zagramy coś jeszcze. Już tak od siebie. Nasza wsi jest zaraz, chcemy. Uwaga, ja zagram z wami, poczekajcie. Pomału. Ale jeszcze nie skończyłem.